siemanko, klamka zapadła z tej strony, witamy was w kolejnym sportowym vlogu. Dzisiaj jesteśmy na bardzo fajnym wydarzeniu. Mamy derby mecz północy, Ostra Zadymka. Dokładnie, derby północy, Stomil Olsztyn, Olimpia, Elbląg, mecz rewanżowy. Pierwszy olsztyniacy przegrali 4-0, no nie ma lepszej okazji, żeby się zrewanżować niż mecz u siebie na Stadion de la Cruz. Kibice już coraz liczniej się zbierają, czekamy na pierwszy gwizdek. Olek, jaki wynik Cię typujesz? 3-2 dla Stomilu. Tak o. 2-1 Stomil. Dobra. 2-1 dla Stomilu. Kibice już coraz liczniej docierają na Piłsudskiego. W dzisiejszym meczu pada tak naprawdę rekord oglądalności. Już dawno nie było pełnego stadionu w Olsztynie, a dzisiaj wszystkie bilety zostały wyprzedane. Proszę Państwa, Kolby ciężko haruje na mediach, a my z Tomeczkiem co? Sobie na VIP-a przeszliśmy, coś tam sobie zjemy, coś tam sobie wypijemy. Tak się żyje. I no tak, drineczek. Chwilę obszajmy sobie meczek w telewizji. Na trybuny na razie nie wracamy, bo zimno. Trochę się rozgrzejemy, wypijemy sobie właśnie herbatkę, bo to jest czarna herbata, LRD tak zwany. No, siadamy sobie z Tomaskiem i oglądamy. Bardzo dobrze, zaraz zmierzamy znów na VIP-a. Tak jest. Bo troszeczkę zaschło w buzi. Tak. Ponad 20 minut już za nami, mecz bardzo wyrównany. 0-0. A jaki wynik? Nie. A jaki wynik pan obstawia dzisiaj? No jak? Lepsi wygrają. Do przodu. Jak zwykle, nie? Pan z Elbląga, dlatego tak dyplomatycznie wyrównał. W Elblągu się rodziłem. Tak? Tak. Ale mieszka pan... A jako trampkarz grałem z Olimpią w Elbląg. Przeciwko nim. Tak? Barwach Stomilu? Nie, jak Stomilu. Zatoki Braniewo. O, proszę. O, tak, to z całego, tak z całej okolicy tej widzę kibice są. Jakiś dobry napitek, to wam historię opowiem, nie? Tak się łapie znajomości. Panie prezydencie, jak wrażenia po pierwszej połowie? No jeszcze nie do końca tak, jak powinno być, ale myślę, że nasi mają lekką przewagę. Lekką przewagę mają. Tak, i to jest dobra zapowiedź. Ja prognozuję teraz 2-1. 2-1 pan stawia w drugiej połowie, że się mecz rozkręci, tak? Tak. Oby tak było. Dziękuję panie prezydencie bardzo. Kibicujemy dalej. Speaker właśnie powiedział o zakazie pirotechniki na meczach. Jak widać, najwierniejsi kibice z Stomilu się tym w ogóle nie przejmują. Jeszcze to strzela? Jak to na mecz derbowy w Olsztynie tutaj przystało, nie obywa się bez zamieszek. Kibice Olimpii najpierw odpalili racę, potem próbowali rozwalić po prostu bramę i wtargnąć na boisko. Na szczęście szybka, dobra interwencja ochrony.
Jesteśmy już po ostatnim gwizdku. Kibice powoli opuszczają stadion. Skończyło się faktycznie 0-0. Oluś widzę w coraz lepszej formie. No niestety, nie udało się zachować 3 punktów w Olsztynie. Podział po 1, ścisk w tabeli. Stomil zostaje na 5. miejscu. Olimpia tuż pod. Miejsce 6. Trzeba poprawić zdecydowanie skuteczność w ofensywie, bo to dzisiaj zawiodło. Defensywa nie wyglądała źle, ale sama skuteczność bardzo słabo. Ja to nie wiem, co się działo podczas tego meczu, nie mam pojęcia. No, taki dziennikarz właśnie. Panie redaktorze, jakie wrażenie po meczu? No szkoda, że 0-0 tak szczerze, bo liczyłem, że w drugiej lidze bramki się wysypią, z dwóch stron będą strzelać chociaż, a nic się nie wydarzyło, także trochę akcji mieliśmy, szkoda, że po 0, naprawdę. Chciałem, żeby kurwa te bramki popadały. Tak. Karol, niedosyt, czy jednak taki remis, który was gdzieś tam zadowala? Andrzej Witan mówi, że u nich niedosyt. U nas też niedosyt, bo chcieliśmy wygrać to spotkanie. Myślę, że było widać, że dążyliśmy do tego zwycięstwa, przez co też gdzieś tam się nadziewaliśmy na te kontry. Ale dobrze byliśmy przygotowani do tego meczu. Wiedzieliśmy, że Olimpia gra większość piłek długich, zbierają i grają tylko takie piłki. Gdzieś tam się ustrzegliśmy tego. A mi się wydaje, że zabrakło tej kropki na D, bo sytuacje były po strzeleniu bramki. Nie udało się, mówię, gdzieś tam przez to, że oni grali te dłuższe piłki, a my cały czas dążyliśmy do strzelenia bramki. Nadziewaliśmy się, ale i Kuba w bramce dobrze się spisał i obrona, i wszyscy też blokowaliśmy te strzały, także myślę, że pochwała za obronę, a z przodu mamy jeszcze trochę pracy, żeby strzelać te bramki. Zabrakło tej kropki na D w pierwszej połowie, bo w drugiej to jakoś zupełnie się to wszystko odmieniło i z tego piłkarskiego fajnego widowiska zrobił nam się taki typowy mecz prób i błędów. No dokładnie, gdzieś tam do tego 16-20 metra dawaliśmy radę, a później zabrakło tego ostatniego podania i myślę, że sytuacji chłodnej głowy i uderzenia na bramkę, bo tak naprawdę daliśmy się wykazać bramkarzowi przyjezdnych i to trochę boli, ale no, mamy nad czym pracować i oby w przyszłych meczach skutkowało to bramkami. Karol, chyba jednego wam nie można zarzucić. Walczyliście, jak byliście na boisku. No mam nadzieję, że było to widać, że walczyliśmy i do końca, do ostatniego gwizdka chcieliśmy wygrać to spotkanie. No nie udało się, szkoda, no nikt się nie zadowoli tym remisem, ale taka jest piłka, musimy patrzeć do przodu i przygotować się do kolejnego meczu, żeby w końcu wygrać. Podobała ci atmosfera na meczu? W ogóle miałeś czas na to, żeby zwrócić chociaż trochę uwagę na to, co się na trybunach dzieje? Gdzieś tam dało się to odczuć, aczkolwiek no skupiałem się na meczu ale życzyłbym sobie tego, żeby nie tylko dzisiaj na spotkaniu było tyle kibiców, ale na większości spotkań, że tyle kibiców przychodziło, to na pewno będzie to nas niosło do jeszcze lepszych wyników. To jeszcze zapytam, w tym roku jesteście niepokonani, ale jesteście też bez zwycięstwa. Bardziej cieszycie się, że jesteście niepokonani, czy bardziej martwicie tym, że jeszcze nie udało się wygrać? Trochę martwi, trochę nie, bo w każdym meczu dopisujemy te punkty, jakby nie było i gdzieś tam w tej czołówce cały czas jesteśmy. Aczkolwiek myślę, że takie przełamanie, zwycięstwo by nam dało kopa i seryjnie byśmy zdobywali te punkty. Prosimy trenerza o kilka słów takiego podsumowania od siebie, jeżeli może. Myślę, że bardzo taktyczny mecz. Mieliśmy problem z wejściem dobrze w ten mecz i to trwało, ciągnęło się. Myślałem, że będą tutaj grały dwie drużyny, które chcą wygrać te derby i cieszyć się razem z kibicami, ale uważam, i nie jest to na gorąco, bo też rozmawiałem tutaj z innymi osobami, że Olimpia Elbląg chciała za wszelką cenę wygrać ten mecz i nawet dopuściła do jednych, dwóch kontr, które były naprawdę niebezpieczne, a Stomil sobie pomyślał, że jak zagramy na zero, to będzie dobrze, jak coś wpadnie, to super. Nie widziałem, żeby ta drużyna tutaj chciała nas pokonać, bo jedyne sytuacje, które stworzyły, to były ze stałych fragmentów lub pod koniec, gdzie my w otwarciu daliśmy piłkę. Nie chcieli też z nami w ogóle grać, tylko wszystko kopali od tyłu i czekali na stałe fragmenty. My, tak jak już powiedziałem, zaczęliśmy bardzo ciężko. Później już było to coraz lepiej. Z pierwszej połowy ogólnie jestem niezadowolony. Dobrze, że mieliśmy tą przerwę. Wykorzystaliśmy ją na lekkie poprawy taktyczne, ale też mentalne, żeby wyjść jeszcze mocniej, bo czułem, że możemy tutaj tą drużynę zdominować, że jesteśmy w stanie mieć cały czas piłkę przy nodze i tworzyć sytuację. Druga połowa uważam, że kompletnie pod nas kompletnie, w 100%. My gramy w piłkę, my tworzymy sytuację, Stomil się cofa. Podobnie już jak z Polonią Warszawa w 60, 70 minucie puchnie i nie daje rady fizycznie. I tam musimy po prostu takie mecze przepychać, jeśli chcemy grać
o tą pierwszą szóstkę, to musimy to przepychać. Mamy sytuację stuprocentową, Mariusz Gabrych nie trafia, później mamy znowu stuprocentową sytuację, Jan Sienkiewicz nie trafia. Jakbym teraz myślał nawet godzinę, to ani jednej sytuacji Olsztyna sobie tutaj nie przypomnę. Nawet jak mi pomożecie, to myślę, że nie znajdziemy tego do jutra. Nie było ani jednej sytuacji. Były stałe fragmenty, gdzie można było odetchnąć i krzyknąć, ale sytuacji bramkowych nie było wcale, z meczu nic. Mieliśmy, tak jak powiedziałem, graliśmy odważnie, budowaliśmy od tyłu, nie baliśmy się. Dlatego pokazała drużyna charakter, ale też odwagę, że może nawet w takich meczach, gdzie kibice z jednej i z drugiej drużyny dają z siebie wszystko, grać w piłkę i po prostu kontrolować tę grę. I to mnie cieszy, że chcemy po prostu dominować, mimo tego, że mamy bardzo młodą drużynę. I tak jak już powiedziałem, zdarzył nam się błąd w 90 minucie. Stomil tego błędu nie popełnił i nigdy nie popełni, bo nie chce grać od tyłu, tylko wybija. My, tak jak już powiedziałem, chcieliśmy grać. Adrian Piekarski stracił piłkę. Jest to szansa do zdobycia gola, no ale nie rozegrana do końca i oddali nam tą piłkę, gdzie mogli nas skarcić na 1-0. Ale tak jak powiedziałem, żeby wygrywać, to trzeba coś tworzyć. Jak się tworzy, to później trzeba wykorzystać. My dzisiaj doszliśmy do drugiego etapu, tworzyliśmy, nie wykorzystaliśmy sytuacji, a Stomil zagrał dobrze taktycznie do 60 minuty, a później przy odrobinie szczęścia dowiózł ten wynik po prostu 0-0 i nie wiem, czy trener ich jest zadowolony. Ja jestem zadowolony z postawy drużyny i z charakteru, a z wyniku trochę mniej. Nie, no rzeczywiście w pierwszej połowie Stomil starał się tworzyć jednak sytuację, więc 100% sytuacji nie było, ale na 0 nie wiem, czy grali. Ponieważ w pierwszej połowie ofensywnie zaczęli. Starać się, a tworzyć to też jest różnica, bo mówię, dużo osób się stara, ale im to nie wychodzi. Uważam, że wszystkie sytuacje, które mieli, no ich nie było tak naprawdę wcale, to było po stałym fragmencie lub jakaś wrzuta w pole karne. To są sytuacje 50-50, no, ale jak mam wysokich zawodników, jak Kurbiel, jak Krawczun, to rozumiem, tylko no mówię, ja takiego czegoś nie kupuję u mojej drużyny, ja nie chcę kopać do przodu i mieć nadzieję, że się przewróci przeciwnik, a ja skorzystam lub że zbiję i drugą piłkę wygram, tylko chcę mieć piłkę pod kontrolą, bo jak ją mam przy nodze, to ja decyduję, jak gramy w piłkę. I... Ale jednak prawie 30 fauli w pierwszej połowie ze strony Olimpii, no to robi. Tak, wyszliśmy agresywnie, ale byliśmy spóźnieni. Tak jak powiedziałem, mieliśmy bardzo ciężki początek, dużo głupich faulów, bo dlatego, że nie potrafiliśmy w bocznym sektorze połapać. Schodzili po prostu w boczny sektor i było 2-1, a my zostawaliśmy trójką niepotrzebnie z tyłu, bo zostawał tylko Kurbiel. W połowie to rozmawialiśmy o tym, że może spokojnie wychodzić Sarnowski na jednej stronie, na drugiej stronie Piekarski. Będziemy grać, jeśli wyjdzie Sarnowski w prawy sektor z Jakubczykiem, będziemy mieli 2-2 i wtedy zostaje Kuczałek z Piekarskim na samego Kurbiela i nie ma problemu. No ale mówię, krzyczy, atmosfera jest bardzo głośno, krzycze, widocznie nie dotarło, to w przerwie to zmieniliśmy i mecz był w 100% tak, jak chcieliśmy nim zarządzać. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy sytuacji, ale mówię, druga połowa, im dłużej ten mecz trwał, tym bardziej byłem pewny, że zaraz strzelimy.